Pomysł dyżurów zarówno stacjonarnych, jak i w formie telefonicznej pojawił się niedawno we wtorek, 11 stycznia i potrwa tak długo, jak będzie na niego popyt. Jeżeli chodzi o kwestie związane z wprowadzeniem tych zmian podatkowych w Polski Ład, wiążą się z oczywistą sprawą dla nas, dla Krajowej Administracji Skarbowej, że jest to również obszar, który wymaga wsparcia ze strony naszych pracowników. Stąd od początku tego tygodnia uruchomione zostały dyżury właśnie w zakresie zmian podatkowych Polski Ład. Są one od godziny 8 do godziny 19. W tym czasie nasi pracownicy są do dyspozycji wszystkich tych osób, które mają jakiekolwiek wątpliwości związane z ich własną sytuacją, powiedziałabym tą prawno-podatkową, w kontekście właśnie tych zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, mając prawie 30-letnie doświadczenie, wskazał zmiany Polskiego Ładu jako jedne z największych przeprowadzonych w jego karierze. Te zmiany są dużymi zmianami podatkowymi, tutaj nie będę tego oczywiście ukrywał. Natomiast chociażby zmiany związane w sytuacji, kiedy z VAT-em weszliśmy do Unii Europejskiej, były też bardzo dużymi zmianami. To obejmują większą rzeszę osób, większą rzeszę podatników, bo na to pan zresztą zwrócił słusznie uwagę. Każdy z nas jako urzędnik jest przy okazji osobą fizyczną, która rozlicza podatek, prawda? W związku z tym ta zmiana dotyczy w zasadzie każdego, który ten podatek rozlicza, więc z tej perspektywy jest to zmiana rzeczywiście dotycząca bardzo szerokiego grona odbiorców. No i faktycznie część tych rozwiązań, które są to rozwiązania, powiedzmy, nowatorskie. Natomiast no jest to duże, jeżeli chodzi o wielkość pakietu zmian, rzeczywiście na pewno w pierwszej trójce można byłoby te zmiany zaklasyfikować. Urzędnicy uspokajają, informując, że zmiany są do zrozumienia i najzwyczajniej potrzeba trochę czasu, zanim zostaną przyswojone. Stąd wiele szkoleń wśród kadr administracji skarbowej. Pracując w orzecznictwie 29 lat, bo tak sobie właśnie w tym tygodniu obliczałem, spotkałem się z tak wieloma zmianami w prawie podatkowym, w podatku VAT, w podatkach dochodowych, w akcyzie, no generalnie w podatkach, że jestem przyzwyczajony do tego, że każda zmiana wymaga pewnego czasu i wymaga oswojenia. Mówimy w tej chwili o Polskim Ładzie, ale bardzo wiele tutaj rozliczeń podatkowych wykracza daleko poza Polski Ład, na przykład dotyczy kwestii kosztów, dotyczy kwestii różnego rodzaju świadczeń, między innymi otrzymywanych z zagranicy, no i to powoduje, że no nie jest tak prosto, że każde pytanie może być obsłużone w ciągu kilku minut, natomiast myślę, że nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mogli powiedzieć, że są jakieś tutaj rozwiązania prawne, które by w żaden sposób nie można było zastosować, czy też nie można było wyjaśnić. Każda zmiana budzi takie wątpliwości, no bo to jest nowa materia, z którą trzeba się zmierzyć i oczywiście staramy się tutaj najbardziej profesjonalnie, jak to jest możliwe, przygotować się do tego, żeby jak najlepiej wspierać naszych podatników. Szkolenia i ten cały proces przekazywania wiedzy, on już się rozpoczął w grudniu w ubiegłym roku i on oczywiście cały czas trwa. W ciągu 2 dni w wielkopolskich urzędach skarbowych na rozmowę dotyczącą Polskiego Ładu umówiło się niespełna 220 osób. O co konkretnie pytali najczęściej? Niewątpliwie w tej grupie pytań największą ilość stanowią te, które dotyczą rozliczenia zaliczek. Tutaj dzwoniący, niezależnie czy to są osoby, które pracują, czy prowadzą działalność gospodarczą, mają pytania dotyczące właśnie rozliczenia zaliczek na poczet podatku dochodowego, ale to nie tylko, bo to też są pytania dotyczące PIT-2, to są też pytania dotyczące możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej, to są też pytania dotyczące, czy zmieniła się ulga rehabilitacyjna. Ale niewątpliwie tym tematem, powiedzmy takim leitmotywem wśród pytań, które się pojawiają, to są te, które dotyczą właśnie rozliczenia zaliczki. Jak przekazał zastępca dyrektora, nie dotarły do niego sygnały niezadowolenia ze strony organizacji związkowych. Póki co nie ma również zawrotnych kolejek w urzędach. Pytanie pozostaje, czy nie sprowadzą ich zapowiadane już poprawki do Polskiego Ładu.